Szanowna Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie. Najpierw uwaga ogólna. Ta ustawa, ta nowelizacja w oczywisty sposób ułatwi funkcjonowanie grup producenckich i w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować wszystkim klubom parlamentarnym, wszystkim Państwu posłom za pozytywną ocenę zapisów niniejszej nowelizacji. Ma ona za zadanie ułatwić bieżące funkcjonowanie grup producenckich. A odnosząc się do pytanie pana posła Jana Sopińskiego dotyczące ilości sprzedawanych towarów poprzez grupę, dlaczego taki poziom do 70%? Otóż, Wysoka Izbo, ten zapis wynika z ustaleń, z negocjacji, z konsultacji społecznych i zmniejszamy ten procent, ułatwiając grupom producenckim funkcjonowanie, ale z drugiej strony zasadnym jest, aby ta grupa współdziałała, funkcjonowała tak, aby te produkty właśnie były dysponowane, sprzedawane przez grupę. No, inaczej, gdybyśmy zwolnili grupy producenckie z tego zadania, one by traciły powoli swój sens. Na tym polega sens grupy producenckiej, aby współdziałać, zagospodarowywać swoją produkcję. 30% uczestnik grupy producenckiej może sprzedawać poza grupą, pozostałe 70% poprzez grupę i tutaj zadaniem grupy producenckiej, takim przedsiębiorczym jej zadaniem jest to, aby swoje produkty sprzedawać poprzez grupę w takiej wysokości i te ustalenia, te uzgodnienia były prowadzone w czasie rozmów, kiedy ta ustawa podlegała konsultacjom. Pan Norbert Kaczmarczyk, pan poseł Norbert Kaczmarczyk pytał o łączenie programów, a także o możliwość korzystania z spółdzielni z różnych środków. Te spółdzielnie mogą dziś i we wcześniejszych perspektywach finansowych i tej 2.7 i 2.14 mogły korzystać i mogą korzystać ze wsparcia. Natomiast jeśli chodzi o łączenie programów, no to już mamy tutaj do czynienia z wspólną polityką rolną. Oczywiście możemy o tym rozmawiać, no ale niestety dzisiejsza rzeczywistość funkcjonuje tak, że to łączenie nie jest możliwe, choć trudno się nie zgodzić z poglądem, że w niektórych wypadkach warto by było te programy łączyć. Pan poseł Krzysztof Kawkowski mówił o działaniach, które powinny być realizowane przez rząd, aby wspierać spółdzielczość i czy takie działania są, czy będą. Oczywiście funkcjonują i dziś zachęty finansowe, ale proponujemy też w Nowym Polskim Ładzie rozwiązania ustawowe, które niebawem będą proponowane publicznie, między innymi w ustawie o gospodarstwach rodzinnych, mające na celu wsparcie spółdzielni, wsparcie grup producenckich, wsparcie oczywiście polegające na ułatwieniach biurokratycznych, ale także na wsparciu finansowym, a dziś funkcjonujące programy umożliwiają spółdzielniom i grupom producenckim korzystania z zachęt z różnego rodzaju środków i krajowych, i unijnych. Pan poseł Andrzej Grzyb pytał, czy widzimy szansę na pobudzenie funkcjonowania grup producenckich za pomocą tej ustawy. No, panie pośle, ona po to jest stworzona i myślę, że te rozwiązania dadzą pewien impuls. Niemniej jednak potrzeba dalszych zachęt, dlatego też
ucieszyła mnie ta druga część pytania, bo rzeczywiście i w Krajowym Planie Strategicznym, ale także i w KPO będą przeznaczone środki na spółdzielnie i grupy producenckie i mam nadzieję, a również i wspominanym wcześniej Polskim Ładzie, że będzie to poważny impuls do funkcjonowania grup producenckich. Tutaj pozwolę sobie na pewną dygresję, bo nie same przepisy, nie same zachęty finansowe, no ale także chęć rolników, przewartościowanie pewnej mentalności też ma ogromne znaczenie, aby rolnicy sami z siebie chcieli łączyć się w grupy producenckie, aby nie górowała tutaj indywidualność, która w warunkach gospodarki rynkowej niestety nie zawsze się sprawdza i tutaj widzimy też rolę ośrodków doradztwa rolniczego, aby skłaniały rolników do zrzeszania się, do jednoczenia się po to, aby te grupy mogły mieć znaczące miejsce w gospodarce żywnościowej. Musimy też pamiętać o tym, że w krajach Europy Zachodniej, starej Unii Europejskiej spółdzielnie, grupy producenckie mają dużo, dużo dłuższą tradycję. One tworzyły się już w latach 60., a spółdzielczość ma dużo dłuższą przecież tradycję w tamtych krajach. Te spółdzielnie często się przekształcały i one funkcjonują tak, że rolnicy nie tylko łączą się w celach sprzedaży, ale także wspólnie zakupują środki do produkcji rolnej, wspólnie korzystają z usług bankowych, ubezpieczając się wspólnie, tworząc nawet towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Są to silne organizacje, które potrafią inwestować i przykłady mamy, no niedobre dla nas przykłady w naszym kraju, gdzie spółdzielnie ze starej Unii Europejskiej potrafią kupować, przejmować nasze marki, nasze firmy, nasze przetwórstwo i to miało miejsce w latach 90., czyli te lata działania i chęć jednoczenia się przynosi pozytywne skutki. Pan poseł Suchoń pytał o zachęty finansowe, ale przede wszystkim odniósł się do podatków. Grupy producenckie płacą podatek CIT, ale mają tam umożliwione zwolnienia i także są zwolnienia, jeśli chodzi o samorządy lokalne. Zachęty finansowe funkcjonują, tak jak już wcześniej mówiłem, będzie ich więcej w Krajowym Planie Strategicznym, Krajowym Planie Odbudowy i w Polskim Ładzie. Angażujemy bardzo mocno w promocję grup producenckich, ośrodki doradztwa rolniczego. Ja żywię nadzieję, że tych grup będzie coraz więcej dzięki tej ustawie, ale także też dzięki nowym programom, które wkrótce będziemy realizować i przysłużą się one do większej konkurencyjności, ale przede wszystkim do większych dochodów dla rolników. Raz jeszcze dziękuję za pozytywne opinie dotyczące nowelizacji prezentowanej ustawy i proszę Wysoki Sejm o jej przyjęcie. Pani marszałek, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.